Crash Bandicoot! Hej, z tej strony Q, a to jest Crash Bandicoot 3 Warped! Pozytywnie, wiele nie zostało, prawda? Znaczy, wiele nie zostało. Najważniejsze rzeczy zrobione, teraz zostały tylko pierdoły. Czyli 17 białych gemów, tak? Mamy wszystkie kolorowe gemy. Wszystkie platynki, wszystkie kryształy fioletowe. Zostało tylko 17 tych. Także przechodzimy do tego. Od początku lecimy. Jak to wygląda tutaj? Tu jest zrobione. Tu jest zrobione. Tu też jest zrobione. Tak, pamiętam. Tutaj. Wbijamy. Wbijamy, robimy. Boneyard niezrobiony. No jak to tak, kurde? No, tak nie może być. Tylko czekajcie, bo... To chyba nie za pudełka, nie? Ja za pudełka tutaj mam. Chociaż nie jestem pewien, kurwa. Fuck, nie pamiętam. Mi się wydaje, że tu kryształ po prostu jest ten żółty, nie? Chyba. Żółty albo czerwony. Nie pamiętam. Chyba przez kryształ trzeba przejść i tam po prostu będzie ten. Mam nadzieję, że się nie mylę. No jest, jest czerwony, no okej. Zobaczmy, czy tu będą pudełka w tym czerwonym. Jeśli tak, to zjebałem, a jeśli nie, to znaczy, że... A nie, nie ma pudełek, dobra, jest specjalnie żelazny checkpoint. Okej, no to chodźmy i bierzemy to pudełeczko, tak? Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Wow. Tutaj ciężko się... O kurwa, no właśnie o tym mówiłem. Jest checkpoint. Dalej mnie goni. O kurde, myślałem, że już da spokój. Wow. Wow, ale kurde. Ciężko tak cały czas na sprincie. Jeszcze nie znam tego etapu kompletnie. To tak bardzo łatwo wpaść na coś tutaj, kurde. No i znowu na tym samym, come on, to specjalnie mnie tam wpycha. Myślałem, że dałem szybciej ten skok, ale jednak widzę, że nie. No, mamy to. Uff, wyszło, dobra, mamy to. O. No, to było nawet trudne. Znaczy trudne. Tak to jest, jak się pierwszy raz biegnie przez jakiś rejon, prawda? To się nie zna. Dobra, mamy zrobione. 16 zostało. Tutaj jest ok. Dobra, pierwsze piętro mamy na stóweczkę. Lecimy kolejne. Tutaj. Stóweczka tutaj. Stóweczka tutaj. Stóweczka tutaj. Tomb time, tutaj jest ten. Czekajcie, ja sobie zobaczę, czy ja powinienem tędy wchodzić, bo tam są jeszcze takie jakby tylne wejścia do plansz, tylko nie pamiętam, czy to się tyczyło tej planszy, czy innej. Ja tu sobie zapisałem wcześniej, żeby pamiętać takie rzeczy. To jest plansza numer 9, nie? To chyba mogę tędy wejść. To chodźmy tędy. Bo chyba nawet nie ma tylnego wejścia do tej planszy, ale tak coś kojarzę, że kurde, wiecie. Dobra, to tak, musimy wszystkie pudełka tu rozwalać. Trzeba uważać, uwaga. Tak
No, zrobimy to na luzie, tak myślę. Tylko właśnie nie wiem, czy te 16 jeszcze kryształów nie będzie za długie na ten jeden odcinek. Nie wiem, zobaczymy jak to podzielimy. A, TNT ja muszę przecież ten. Przy okazji pozbieramy jabłka, nie będziemy marnować tutaj. Bo chciałbym jeszcze, chyba jeszcze achievement muszę wbić, żeby mieć 99 żyć czy coś takiego. A z tego co widzę, to życia mi topnieją ostatnio coraz bardziej. Ostatnio dałem chibi tygryski porobić sobie platynę, nie platynę, czasówkę po prostu. I się okazało, że chyba z 10 razy nie trafiła w zegarek i spadała i ginęła, więc... Halo, halo, proszę otworzyć. Halo, halo. Halo, halo, halo. Dziękuję. O, proszę bardzo, i mamy checkpoint, tak? Fucking hell. No i proszę bardzo, mamy do otworzenia. Znaczy, do otworzenia. Otworzyliśmy. Przez to, że mamy... O, nice. Przez to, że dostaliśmy ten. Fioletowy kryształ, to mogliśmy otworzyć te przejście tajne. I jak widać, jest tu pełno pudełek. I ja chyba będę musiał wracać. Jest to bardzo smutne. Uff. Wow, ale żem się dał zrobić, come on! Uff. Co dalej? Teraz to, tak? Chodźmy tędy. Chodźmy tędy. Teraz muszę jakoś wrócić, nie? Do tego checkpointu, cholera. Fuck, no to powolutku idziemy, co? Uwaga. Szkoda, że się kamery nie da odwracać, no ale ja wiem, że to jest specjalnie teraz tak porobione. Tam są jeszcze pudełka. Da, rozwalmy ten checkpoint. O fuck, porąbana plansza. O shit. Co dalej? Kurde, nie wiem co dalej jest, o fuck. Będziemy musieli podcisnąć tutaj ostry skok, uwaga. Dobra, jest, uff. Dobra. Jest! O, dobra, wróciliśmy tutaj, możemy teraz cisnąć normalnie. Byleby teraz nie zginąć głupio, bo to będzie przykre. A to co, to się już wyłączyło, tak? Czyli to się wyłączyły te pułapki, bo ja już byłem dalej, nie? Dobra. Dobra. O, wszystkie pudełka, zajebiście. To już mamy tamten klejnot dodatkowy, co był schowany. I teraz wszystkie pudełka, no i super. No i bosko, kurde.
Teraz byleby nie spaść tutaj jak debil. No, mamy to. Mamy to, pozytywnie. Dwa klejnociki wpadły naraz na jednej tej. Zajebiście, super, piona. Nice. Mam nadzieję, że się bawicie razem ze mną w taką interaktywną tutaj let's playowość i też przybijacie pionę. Da, nie ciesz się tyle. Czyli tak, tu mamy stówę. Tutaj, co jest? Drugie piętro, stóweczka. Super, lecimy dalej. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że nasze 100% to taki piękny obraz, który najpierw szkicujemy. To właśnie już robimy ostatnie poprawki. Dynamite. Dwa kryształy. Wow. To jest numer 11. Tak, czyli tutaj trzeba mieć nie fioletowy, żółty. Spróbujmy, postarajmy się. Żółty. Co tam u was pozytywnie w ogóle? Opowiadajcie coś. Dobra, tu jest ten żółty, nie? Więc trzeba wykorzystać, zobaczymy. Tu z tego co pamiętam, to ten żółty ogółem powoduje, że będziemy mogli iść do ukrytej planszy. Ale może to pokażę wam na sam koniec, ok? Najpierw wszystkie podstawowe przejdziemy. Dobra, tu mamy też pudełka do ogarnięcia, cholera no. Szkoda, że bazuka nie rozwala tych pancernych. A, życie zaliczyło. Tu chyba trzeba mieć bazukę na bank, bo nie wiem jak to przejść. A nie, w sumie jakbym falą rozwalił dolne pudełka, to te TNT by się potem włączyło. To... Dobra, to jednak nie było tematu. Dobra, checkpoint, nice. Właśnie o to mi chodziło, najważniejsze. Wow. Nitro, dobra, jest ten. No dobra, ale pudełek jeszcze mamy dużo, nie? Czekaj, stój! O kurde. Jest tam coś. Chyba się nie da. Co nie? Chyba nie, dobra. Olejmy to. Dobra, wzięliśmy sobie parę żyć, odlatujemy stąd. 40 pudełek zrobionych. I teraz nas tutaj teleportu. Cholera, no. Czekajcie, to ja tutaj muszę wrócić, bo ja nie jestem pewien, czy tu mi pudełek nie ominęło specjalnie, kurde. Jakie to jest chamskie. Strasznie. No i proszę bardzo, są pudełka. Musimy dojść do tego żółtego. Albo do jakiegokolwiek znaku. Że byliśmy gdzieś tu. Okej.
Oczywiście pozbieramy sobie jabłuszka. Chodźmy dalej. Wow, ale kurde, nie spodziewałem się tego. Fuck. Nie udaję kaczki, tylko... Wow, ale bym prawie wpadł w to. O Boże. Mamy tu jeszcze raz życia? Kurde, to teraz to jest ciężkie, strasznie, cholera. Wiecie co, może ja mam pomysł, czekajcie. Zrobimy tak. Zrobimy taki manewr, bo ja chcę zobaczyć, czy to jest jakiś checkpoint. Jakby tu był checkpoint, to by było zajebiście. Ale chyba nie ma, nie będzie chyba, co? Tu jest bonus w sumie. To o, dobra, to na bonusie zrobimy sobie checkpoint. Ja wtedy będę mógł wracać tam, to będzie o wiele łatwiej, jakbym zginął jeszcze raz. Uff, dobra, trzeba kombinować pozytywnie. Kto kombinuje, ten żyje. Taniej kupię, drożej sprzedam. To wódki się też napije. Znacie to? Czy tego nie znacie? Jak nie znacie, to wstyd. To jest hymn Polaka. Dobra, z bonusa zrobiliśmy sobie checkpointa, więc możemy teraz wrócić, coś tam podobijać trochę. A właśnie, miałem wam pokazać taki szybki manewr. Bo jak się sprintuje, znaczy jak się robi czasówki, to się biega tak, i tak, i tak, i znowu, i tak, i tak, i tak, i da w kółko, co nie? A pokażę wam jeszcze tutaj, żeby coś takiego da się robić. Patrzcie, uwaga. Kurde, tu jest bardzo mało przestrzeni. O, widzicie? Nie wiem, czy to jest zauważane dla was. O, on tak mega, mega szybko przyspiesza. Czekajcie, pokażę wam to. I to polega na tym, że tak, że lecimy w ślizg, potem naciskamy dwa razy kręciołka. Od razu po dwa razy kręciołku naciskamy X-a, żeby on podskoczył i potem maszujemy kręciołka, żeby on robił tak. I to właśnie wygląda tak, że... Tylko, że teraz zjebałem trochę. O, jak on wtedy opadnie tym kręciołkiem na ziemię, gra się wtedy glitchuje i ona myśli, że my dalej spadamy, jak już jesteśmy na ziemi z tym kręciołkiem. I gra myśli, że spadamy, co powoduje po prostu to, że my na podłodze, kręcąc się tak szybko, bardzo szybko lecimy. Bo ona to tak czyta, jakbyśmy dalej spadali bardzo szybko, wiadomo. Tu się spada szybko, bo grawitacja to suka. Więc, no... Tak to wygląda. I ludzie potrafią na tym jechać cały, kurwa, cały czas. A jeszcze jest inny sposób, który akurat średnio potrafię, więc nie będę pokazywał. Ale ten inny sposób, on działa podobnie bardzo. Tylko troszkę inaczej trzeba nacisnąć. I on nie działa na prostych krawędziach. Czyli musimy zawsze iść gdzieś... Musimy wiedzieć, gdzie to używać, prawda? Wow. Więc tacy speedrunnerzy, którzy sobie robią czasóweczki na glitchach, to właśnie tak kombinują śmiesznie. O, weźmy sobie tego. Weźmiemy smoczka, bo... Kurwa. Już nie mamy smoczka. No.
skupienie, co nie? Kurwa. Niech się już kończy ten powrót pieprzony. Kolejny smoczek. Dobra, fajnie. Będziemy... Wykorzystujemy smoczka jako aku-aku, nie? Bo on tak działa podobnie. O, nice. Nice. Kurwa. Jest. Tutaj, dobra. Uff. Teraz możemy już na luzie wrócić, zajebiście. Przerąbane są te etapy, gdzie trzeba tak właśnie wracać po te pudełka, nie? Oficjalnie to hejtuję. Teraz bylebym nie zginął jakoś głupio, o Boże, ale to by było teraz słabe. Dajcie checkpoint! Jest checkpoint! Dobra, mamy to! Mamy to pozytywni! Pozytywnie, mamy to! Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy nie, bo w sumie... On by to rozbił chyba, nie? On to chyba rozbija, więc... Nie wiem, czemu tak chciałem zrobić. Chciałem przykozaczyć, a kurwa, jak zwykle mnie brakło. No i rozbił, ładnie. Dobra, może przyspieszmy trochę. Okej, okay, jest. Mamy 2T, zajebiście. Kolejna zrobiona, uff. Ona była trochę ciężka, kurde, znowu przez te wracanie takie do kamery. To jest strasznie upierdliwe. Dobra, Crash, fajnie, fajnie. Czyli Dynamite zrobiony, teraz co? Deep Trouble zrobione. 13. High time. Dobra, no to podejrzewam, że chodzi o to, że tutaj pewnie jest ten Death Road. Dlatego nie mam tutaj obu kryształów, bo ani za pudełka, ani za Death Roada. Więc spróbujmy tego nie spieprzyć. Byłoby bardzo miło. Dobra. Dobra. Miałem przeczucie, że to się tak skończy. Ja wiedziałem, żeby nie naciskać tego X-a, kurwa, w tym momencie. Wiedziałem. I co? I kurwa nacisnąłem, nie? Bo ja jestem Q przecież. Dobra, nie zginąć jak debil, uwaga. Nigdy nie mam problemu z tymi dywanami, ale jak myślę o tym, że kurwa, teraz nie mogę zginąć, to nagle już, kurwa, jest ciężko. Jest Uga Buga, jest Death Road, zajebiście, lecimy ten. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Gdzie mi tu strzelacie, kurde? Pozabijanie wszyscy, Rambo, Crash. Czekajcie, tego też rozwalę.
bo mi będzie tylko przeszkadzał. No dawaj, dawaj, dawaj. Panie! No właśnie. Ja tu za Deathrota już co byłem, to? Kurwa, nie rozumiem już. A może na końcu Deathrota było coś innego? A da się go zastrzelić? Ha! Udało się. Myślałem, że go nie sięgnie. No, za blisko. Okej. Już wolę te skorpiony, kurde, wiecie. Okej. To tyle, tak? Czy jeszcze jednego miałem wziąć, bo już kurde nie pamiętam, czy... High time. A, to tylko było za pudełka, no okej. To co ja zrobiłem, kurwa, nie tak wcześniej, że ja pudełek tutaj nie zdobyłem. Dobra, tu też wszystko. I tu. Tu też wszystko. Dobra, trzeci poziom oficjalnie zrobiony na stówkę. Zajebiście. Co możemy... Może jeszcze... Jak tam z tymi? No jeszcze trochę. Jeszcze ze dwa chociaż żebym zdobył w tym odcinku. Także lecimy. Sphinxinator. To jest numer 16. Czy numer 16? Tak, numer 16 Magema. Niebieskiego. Także numer 16 trzeba tutaj zrobić. Unlock a new path by entering the blue gem. Dobra. Teraz pytanie, którędy? Czekaj. No, ja pamiętam takie rzeczy, pamiętam. Abym zjebał, jakbym nie pamiętał. Kurde, no nie wiem. Sam nie wiem, naprawdę, nie wiem co począć. Sprawdźmy, czy się tu opłaca w ogóle. No jak na razie pudełek nie ma. O co chodzi? Checkpointa zrobiłem, ale czy potrzebnie? Nie, niepotrzebnie. A rozumiem. O, tutaj checkpoint. Znowu takie wracanie z dupy. I na co mi to? Się wystraszyłem pudełek aż. Dobra, uff. Zrobione. Na szczęście to nie było aż takie straszne. Znaczy było straszne i tak, ale... Ale nie było takie ciężkie, o. O to mi chodzi.
Ten Nitro też rozwalimy. Why not? Te Nitra też, żeby nie przeszkadzały. Użycie. Dobra. Okej, bierzemy to. Zobaczymy, co nas... Dokąd nas to zaprowadzi? No tu się przyznaję, że tutaj też nie byłem. Aż kurwa. Wow, ale bym dostał. Ja jakimś cudem myślałem, że trzeba na dół skoczyć. Myślałem, że te jabłka są tak ustawione na dół, żeby mnie poprowadzić. Ja pierdzielę, dobry jestem. A, zapomniałem dać X-a. Ja pierdzielę. Dobra, lecimy teraz. Speedrun. Kurwa, tu jeszcze wąż był! Ja już patrzyłem na klejnot i nie zauważyłem tego węża pieprzonego. Come on! Mogłem tego checkpointu nie brać, prawda? Oj, mogłem. A nie, to... Ja za pudełka już mam! A, myślałem, że tu jeszcze za pudełka muszę zrobić. To spoko! Czyli co, mamy tutaj... Okej, tak? Tak, tutaj? Jest okej, na szczęście, bo to jest strasznie głupie. Tu jest okej, super. Future Frenzy! To żeby tutaj to ogarnąć, trzeba iść właśnie do tego dodatkowego tutaj świadka. Jak tam w ogóle mamy z tymi? No, tak se średnio, a czas w sumie nie jest aż taki tragiczny. Dałoby się zmieścić. Zobaczymy, jak tam pójdzie to. Future Frenzy jest 29 chyba, proszę bardzo. Widzicie, to jest takie jakby tylne wejście do tego poziomu. Wbijamy i dzięki temu będziemy mogli zrobić wszystko fajnie. No to lecimy. A, tam sobie rozwalmy to już. Ja nie wiem, czy ten nitro powinienem rozwalać, czy nie, ale wolę tak, wiecie, dla świętego spokoju, nie? A, widzieliście? Nie mogę checkpointu rozwalić, ej, tym. Patrzcie, pa, 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 pa. Nie wiedziałem o tym. O kurde, ale jeje. Ale jaja. Fajnie ta farba leci. Jest dodatkowy. I teraz za pudełeczka powinniśmy wszystkie zrobić chyba, nie? Sprawdźmy to. Czy uda się za pudełka zrobić, czy nie? O kurde.
Nie wiem. Chyba się nie uda. Sam nie wiem. O, da się cofać w ten sposób? Uhu, nawet nie wiedziałem. Okej, zajebiście. Znaczy zajebiście, że tak się da, ale głupio, bo teraz muszę co, kurwa, wracać aż tutaj? Poważnie. Chyba was pogrzało. Co za powalona plansza. Sorry, że tak mało gadam w ogóle podczas tego odcinka, ale tu jest wymagane takie skupienie ode mnie. Dobra, jestem na początku. Okej, okay, nice. To teraz ciśniemy. Dobra, jest, fajnie, fajnie, fajnie. Robota zrobiona, zajebiście. Podoba mi się to. No i zajebiście. Uff, ale nie spodziewałem się, że można wrócić na tym czymś. Myślałem, że trzeba jakoś pokombinować coś z tym, ale nie wiem jak. Albo że nie będzie pudełek na początkowym etapie jakby na tym pierwszym odcinku. A tu się okazuje, że jednak. No i fajnie, jakoś poszło. Kurwa Q, nie śpiesz się, bo przegniesz zaraz znowu. Jest checkpoint! Nice! Tego mi było trzeba, da, już spokojnie teraz jestem. Uff, już na luziku. A! Jezu! Jeszcze się napatrzę. Super, lećmy. Bum, 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 bum! Nice! Też coś bum? Proszę, bum! Lecimy na bonusik. Jak tam pudełka? No, pudełek już mało brakło. Tam jeszcze checkpoint. Zajebiście. Podoba mi się taki układ wydarzeń. Subcio. Subcio. O kurde, tutaj to jest... No, weź to. 19, 19, super, lecimy.
Mówiłem, że topnieją mi życia, a jeszcze trochę i rzeczywiście będzie 99, bo już widzę, że już kurde ponad 7 dych. Nice. Co, mogę przejść? Mogę przejść, super. O, tutaj trzeba sapera, żeby to rozbroić, proszę bardzo. Lecimy dalej. Kurde, strasznie długa ta plansza, nie? Tak mi się wydaje, przez to, że tak tutaj muszę tyle rzeczy tak ostrożnie robić. Wow, ale bym... Już się bałem, że spadam. Panie, przesuń się, ty też się przesuń. Bum, bum, bum. Nice! Widzieliście? Gem pojawił mi się, zanim uderzyłem w wykrzyknik, żeby rozwalić wszystkie nitra, bo moja bazuka już się tym zajęła wcześniej. Zajebiście. Super. Jak to tam wygląda? Jest. I teraz 20 poziom, co to jest? Też mamy wszystko. Czyli czwarte piętro oficjalnie też mamy zrobione. No to zajebiście, no to ja już tutaj mam pozamiatane. Zostało nam piąte piętro. Ale piąte sobie już ogarniemy w następnym odcinku, ok? Co wy na to? Myślę, że tak będzie ok. Bo co? Mamy 25 tu, 31 tego i mamy teraz tylko nam brakuje 8 białych. Spoko. Dzisiaj zrobiliśmy 9 białych, w następnym zrobimy 8 i to już będzie ostatni odcinek. Tak myślę. A jeszcze czasówki muszę wam pokazać chyba. Chyba, że już dałem. Nie wiem, kiedy dam. Dobra, łapka w górę, jeśli się podobało i... Widzimy się w przyszłym odcinku Crash Bandicoot 3. Warped!